Więc moi drodzy, ostatnio mówiliśmy o pierwszych, wczesnych próbach dokonania pewnej syntezy pomiędzy systemami filozoficznymi, które szukały arche, szukały tej podstawowej zasady, tego pryncypium, z którego świat jest skonstruowany, do którego świat można sprowadzić, i dobrze pamiętamy, że było to bardzo trudne, ponieważ pierwsze rozwiązania były bardzo odmienne od siebie. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma. A więc można powiedzieć, że syntezy, owszem, te wczesne syntezy też były bardzo takie niedoskonałe. One jeszcze nie były syntezami na jakimś wysokim poziomie. One starały się raczej na takim niskim poziomie, w jakiś taki niedoskonały sposób połączyć te skrajnie odmienne opinie, poglądy. Ale też myślę, że to jest znane, jakoś to też można intuicyjnie do tego dojść, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimiś skrajnie odmiennymi poglądami na daną sprawę, to z jednej strony może rodzić oczywiście chęć dokonania pewnej syntezy, uczynienia jakiegoś rozwiązania takiego właśnie takiego wypośrodkowującego, ale z drugiej strony może to też prowadzić do pewnego rodzaju sceptycyzmu. Do uznania, że może po prostu nie jesteśmy w stanie poznać prawdy. Może prawda leży poza naszym zasięgiem, poza zasięgiem tej metody poznawczej, którą żeśmy przyjęli. Czyli innymi słowy, że nie jesteśmy w stanie prawdy poznać, albo może po prostu sprawa prawdy nie jest sprawą tak prostą. Może prawda jest czymś, właściwie może ona nie istnieje w takim rozumieniu, w jakim to się powszechnie przyjmuje. Może prawda jest właśnie czymś, co nie tyle jest odkrywane, co jest właśnie ustalane. Innymi słowy, że każdy może mieć swoją własną prawdę. Że każdy może swoją prawdę skonstruować jak pewnego rodzaju konstrukt umysłowy i tej prawdy się trzymać w ramach takich czy innych granic. Że jest to po prostu kwestia raczej pewnej twórczości niż odkrywczości. I to też oczywiście jakoś kojarzy nam się może z postmodernizmem, kojarzy się na pewno nam, jeżeli nawet nie kojarzymy tego słowa postmodernizm, to się może nam kojarzyć po prostu z mentalnością, która jakoś rozpowszechniła się w dzisiejszym świecie, która jest rzeczywiście jakoś obecna, oczywiście w naukach technicznych czy w naukach ścisłych dużo mniej niż w naukach humanistycznych, ponieważ tam właśnie nie ma aż tylu takich pułapek, w których można, wpadając w nie, można jakoś przyjąć tego rodzaju postmodernistyczny dyskurs, że prawda jest czymś, co jest konstruowane, co jest przyjmowane na zasadzie pewnej narracji, a nie jest odkrywane. Ale zadziwiające jest to, że właśnie mniej więcej w V wieku przed Chrystusem grecka filozofia znalazła się w podobnej sytuacji, gdzie ze względu na bogactwo systemów, które miały dawać rozwiązania, one też dawały oczywiście jakieś rozwiązania bardzo niedoskonałe, ale były przede wszystkim te rozwiązania ze sobą sprzeczne. Zaczęto dochodzić do wniosku, że może w takim razie po prostu prawdy albo nie jesteśmy w stanie poznać, albo prawda jest czymś nieco innym. Może właśnie prawdy jako takiej nie ma, albo innymi słowy, prawda jest czymś, co my sobie sami konstruujemy, wybieramy. To prowadzi oczywiście do niesamowitego kryzysu intelektu. Właściwie na tym po prostu polega kryzys intelektu. Tak? Intelekt już nie jest narzędziem odpowiednim, właściwym do tego, żeby poznać rzeczywistość, żeby poznawać świat, ale jest tylko i wyłącznie takim po prostu jakimś tam narzędziem. Jest, owszem, ale to jakby on nie wystarcza do tego. Tak? Musimy sami sobie prawdę ustalić i wobec tego będziemy dzisiaj się tym zajmować. Wiąże się to z tak zwanymi sofistami. W V-IV wieku przed Chrystusem w Grecji pojawia się grupa nauczycieli. Skoro słowo sofia jest mądrość, no to sofiści to tacy, powiedzmy, nauczyciele mądrości, przynajmniej w swoim mniemaniu. Nauczycieli, którzy przygotowują młodzież grecką do pełnienia funkcji publicznych, uczą wobec tego rzeczy praktycznych. Ale też i ze względu na pewną słabość tych wczesnych systemów filozoficznych, a także i na
zawsze, no to zawsze, jeżeli ktoś się koncentruje na rzeczach praktycznych, jeżeli koncentruje się na uczeniu retoryki czy sztuki prowadzenia sporów, czyli erystyki, jeżeli sprowadza się to wszystko do dyskusji i umiejętności przekonywania, jakby pociągnięcia ludzi za sobą, to wtedy jakby sprawy teoretyczne przestają być takie istotne. Jakby przestaje być istotne to, czy znamy prawdę, staje się istotne to, czy jesteśmy w stanie kogoś przekonać do własnej opinii. I to oczywiście plus cała jakby ta idea takiego uczenia praktycznych rzeczy, która jeszcze została tutaj związana z słabością, napotkała na pewną słabość tych wczesnych systemów filozoficznych, to wszystko zrodziło wśród sofistów przekonanie, że właśnie prawda jest czymś, czego albo odkryć nie można, bo właśnie po prostu jest wymyślana, jest jakoś konstruowana wedle jakichś pewnych reguł. I oczywiście nie byli sofiści jakoś tak, aż tak bardzo oderwani od rzeczywistości. Jakby dla nich regułą, która miała decydować ostatecznie o tym, co jest prawdziwe, było po prostu życie. To znaczy kwestie pragmatyczne decydowały. To o tym, co jest jakie. Jaka jest rzeczywistość, nie możemy tego poznać za pomocą naszego umysłu spekulatywnego, jakiegoś badania, ale możemy wskutek doświadczenia możemy się przekonać, które stanowisko było lepsze. Więc tutaj nie ma takiego całkowitego oderwania od rzeczywistości, ale jednak poświadczają w ten sposób sofiści, że intelekt jest czymś bardzo słabym, że nie jesteśmy w stanie samym intelektem rozpoznać prawdy. I takiego znaczącego pod tym właśnie względem, bo też oczywiście pamiętajmy, że sofiści to jest ogromna grupa ludzi, którzy mieli różne specyficzne zainteresowania i często się zajmowali bardziej tymi kwestiami już czysto praktycznymi, właśnie zdolnością do wynajdowania argumentów czy zdolnością do przekonywania, ale my się tutaj koncentrujemy oczywiście na sprawach tych ściśle takich metafizycznych. A więc jeżeli chodzi o takiego znaczącego przedstawiciela, to przede wszystkim Protagoras jest kojarzony z sofistami i bardzo znaczące i symptomatyczne stwierdzenie, które zasłynął, mianowicie, że człowiek jest miarą prawdy. Człowiek jest miarą no właśnie rzeczywistości, to znaczy to człowiek ustala, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. To jest też z tego powodu interesujące, on użył dokładnie tego samego słowa, którego potem wiele wieków później użył święty Tomasz. Bardzo ciekawą jest rzeczą, że jakby dokładnie odwrotnie uczy święty Tomasz. Protagoras twierdzi, że człowiek jest miarą rzeczywistości, że to człowiek ustala, jaka jest rzeczywistość i co jest prawdą. Święty Tomasz natomiast, jest taki bardzo krótki fragment, ale jednocześnie bardzo treściwy w kwestiach dyskutowanych o prawdzie. W kwestii pierwszej, artykule pierwszym i drugim jest przedstawiona w sposób bardzo syntetyczny, ale jednocześnie zawierający bardzo dużo jakby już zawartych, tam jest też wiele szczegółów w jakimś takim zalążku, nauki o prawdzie. I święty Tomasz pisze, że rzecz jest postawiona, jakby umieszczona między dwoma intelektami. Jeżeli chodzi o rzecz naturalną, to jest ona postawiona pomiędzy intelektem boskim, który jest intelektem stwórczym, który właśnie określa tą miarę, który właśnie mierzy rzecz. Tak? To ten intelekt twórczy, czy stwórczy właściwie Boga, jest tym mierzącym rzecz. To on jest właśnie tym, który nadaje rzeczy miarę, czyli nadaje prawdę. A z kolei tym drugim intelektem jest intelekt ludzki, tylko że on jest tutaj właśnie mierzony. On nie jest mierzący. To znaczy on nie jest tym, który ustala, co jest prawdą, tylko on jest tym, który jest w procesie poznawczym wzbogacany przez tą rzecz. To znaczy prawda o tej rzeczy jest poznawana przez intelekt. On jest tym mierzonym. On jest jakby bierny w procesie poznawczym, a nie jest tym czynnikiem aktywnym. To twórca rzeczy. Jeżeli mamy z kolei do czynienia z rzeczą właśnie sztuczną, rzeczą przez człowieka skonstruowaną, to wówczas jest ona znowu postawiona między dwoma intelektami, z tym, że tym pierwszym intelektem, czy intelektem twórczym, jest też intelekt mierzącym rzecz, jest intelekt ludzki,
On wtedy rzeczywiście mierzy, ale to jest intelekt artysty czy rzemieślnika, inżyniera, intelekt kogoś, kto rzecz właśnie określa. Natomiast ten, który znowu poznaje ową rzecz, jest mierzony przez tą rzecz. Tak naucza święty Tomasz. Czyli mamy do czynienia z sytuacją zupełnie odmienną niż u Protagorasa. Protagoras twierdzi, że to człowiek mierzy rzecz, a święty Tomasz mówi, że to rzecz mierzy intelekt ludzki. Zupełnie na odwrót. Oczywiście sprawa jest trochę bardziej skomplikowana w takich sytuacjach, powiedzmy, skrajnych, wyjątkowych. To znaczy, to jest bardziej subtelne. Będziemy o tym jeszcze trochę mówili, kiedy będziemy mówili o pewnych w takich, powiedzmy, zastosowaniach tej zasady. Jeżeli próbujemy właśnie zastosować tego typu sposób myślenia, taki czysto metafizyczny, do współczesnej na przykład mechaniki kwantowej. Jaki sposób tam specyfika pomiaru w mechanice kwantowej będzie na to wpływała, ale zasadniczo to oczywiście jest cały czas słuszne. To jest po prostu słuszne. Jest to prawdą, że to rzecz jest tą, która określa intelekt ludzki, a nie człowiek określa rzecz. To jest takie bardzo istotne, bardzo istotna różnica. Na pewno kojarzymy czasy współczesne z podejściem bardzo podobnym do podejścia sofistów. Niestety współczesność jest tym przesiąknięta, to jest jakoś bardzo wyczuwalne. To jest też związane z tym, że w ogóle będziemy też cały czas tego świadkami, będziemy widzieli to właściwie w różnych odcinkach jakby tej serii, że filozofia realistyczna, która znalazła swoje apogeum u świętego Tomasza, następnie przeżywa kryzys, ludzie zaczynają, czy może nie tyle sama filozofia przeżywa, co ludzie zaczynają w takim specyficznym kryzysie intelektualnym, zaczynają kierować się ku filozofii idealistycznej, zaczynają właściwie tworzyć filozofię idealistyczną, zaczynają ją rozpowszechniać i to powoduje, że umysł zamyka się coraz bardziej w sobie. No i właśnie specyfiką umysłu zamkniętego jakby w granicach swojej własnej jaźni jest to, że on będzie raczej prawdę starał się kreować. On będzie twierdził, że i tak nie może wyjść poza swoją własną tą granicę, że i tak jest zamknięty sam w sobie, że nie ma żadnego przejścia do świata istniejących rzeczy, że tak naprawdę wszystko i tak on stwarza. Wobec tego to jest naturalne jest dla nowoczesności, dla filozofii idealistycznej już od czasów, powiedzmy, od Kanta, Kartezjusza, że to właściwie wszystko, skoro się umysł zamknął w granicach swojej jaźni, że to i tak sprawa prawdy jest rzeczą bardziej mojej własnej jaźni, mojego własnego umysłu i raczej chodzi o pewną zgodność, nie tyle jak święty Tomasz powie, nie tyle zgodność rzeczy intelektu, no bo właśnie na tym polega to mierzenie. To mierzenie powoduje, że mój intelekt jest po prostu, jakby ustawia się w taki sposób, że jakby przyjmuje by tą miarę z rzeczy. Tak? Czyli następuje pewne zrównanie rzeczy intelektu. To jest w ogóle definicja klasyczna, tak zwana korespondencyjna definicja prawdy. To jest nic innego jak pewna równość, pewna adekwacja, to jest dokładnie po łacinie adekwacja i czasem się takiej kalki językowej używa, że jest to adekwacja rzeczy intelektu, że to umysł jest tym, który przyjmuje od rzeczy właśnie pewną miarę, właśnie tą prawdę. Prawda, która jest w rzeczy, staje się też prawdą intelektu, tak zwaną prawdą logiczną. Prawda metafizyczna, która znajduje się w rzeczy, staje się też prawdą logiczną, czyli tą, która jest zawarta w intelekcie tym poznającym, tym, który jest mierzony przez rzecz. Tak to wygląda u świętego Tomasza. Więc filozofia idealistyczna będzie taką klasyczną definicję prawdy zamieniała na innego rodzaju definicję. Właściwie tam jest kilka takich, to kiedyś będziemy też o tym mówić, ale chciałem pokazać, że to się wiąże bardzo mocno z zrozumieniem prawdy. Definicje, które będą się, jakby takim wspólnym punktem będzie odejście od tej adekwacji między rzeczą i intelektem, przynajmniej od tej pełnej adekwacji, tego pełnego zrównania między rzeczą i intelektem. To pełne zrównanie będzie zastępowane albo jakimś częściowym zrównaniem, to jest tak zwanej pragmatycznej definicji prawdy. To właśnie to, co sofiści uznawali, że to ostatecznie jakby prawdą jest to, co przynosi korzyść, że właśnie cnota, oni dokładnie się tematem cnoty zasadniczo zajmowali, dlatego że w ogóle te kwestie etyczne to są kwestie praktyczne, to jest to, co ich interesowało, tak poza samymi technicznymi zdolnościami do wypowiadania z własnych opinii i przekonywania ludzi, właśnie kwestie etyki.
A więc co to jest cnota? To jest pewna sprawność, która daje konkretny, właściwy skutek, czyli która prowadzi do sukcesu. Cnota to nie jest jakaś sprawność, która jest czymś obiektywnym, która jest pewną jakąś wartością, taką samą w sobie, bo żeby tak powiedzieć, to trzeba już przezwyciężyć ten kryzys. To trzeba właśnie rozumieć, że jest jakaś obiektywna prawda, że właśnie jesteśmy w stanie ją poznać, że ona istnieje, ona jest czymś odkrywanym, a nie czymś, co my sobie tworzymy, co my sobie ustalamy. Więc dla sofistów cnota jest właśnie czymś, co przynosi korzyść, jest czymś, co powoduje, że odnosimy sukces. Tak jest to rozumiane. To jest nic innego jak definicja, myślenie w ramach systemu, w którym prawda jest rozumiana jako właśnie w ramach tej definicji pragmatycznej. Czyli prawda, czy to jest dobrym, to jest prawdziwym, co prowadzi nas do sukcesu. Są jeszcze gorsze, to wydaje się najgorszą jakby możliwą definicją prawdy, bardziej odległą od definicji klasycznej, ale tak nie jest. Są definicje, czy sposoby definiowania, które właściwie koncentrują się na tylko jakiejś samozgodności myśli. Prawdą jest tylko, znaczy wystarczy, żeby była myśl jakby sama zgodna ze sobą, żeby była już jakby zgodna czy ze sobą, czy z jakimś zestawem jakichś innych myśli, z jakimś systemem, z jakąś teorią i wówczas jest też prawdziwa. Tak? Czyli jakby jeszcze w większym stopniu zamykamy się w granicach naszego intelektu. To będzie w przypadku filozofii idealistycznej. Ale jesteśmy w tym piątym, czwartym wieku przed Chrystusem, a więc sofiści rzeczywiście napotykają na pewnego rodzaju trudności, słabości filozofii i jeszcze pogłębiają kryzys, na który się natknęli i powodują, że właściwie jakby kwestia prawdy, kwestia zdolności ludzkiego umysłu do poznawania prawdy, to wszystko zostaje zakwestionowane. I to oczywiście nazywamy też, znaczy znamy jakby z naszego wokabularza i słowo relatywizm. Relatywizm oznacza nic innego jak właśnie to, że prawda jest czymś jakby względnym. Relatywność znaczy względny, ale co to znaczy właśnie względny? Bo tutaj akurat dlatego chciałem poruszyć to zagadnienie względności, ponieważ tutaj może się wiele nieporozumień wiązać z tym, że względność jest czymś, co w przypadku fizyki jest bardzo... Znaczy to jest jedno z takich ważnych stwierdzeń, czy ważnych określeń, tak? ale właśnie ta względność w rozumieniu filozofii i względność w rozumieniu fizyki to są zupełnie różne rzeczy. Musimy o tym pamiętać. Że relatywizm w sensie filozoficznym oznacza po prostu to, że się neguje się to, że jakaś konkretna rzecz ma w sobie zawartą konkretną prawdę. Natomiast relatywizm w sensie fizyki mówi tylko tyle, że jakby z różnych poznawana rzecz w różnych aspektach jest różna. Że na przykład ruch jakiejś cząstki opisywany w różnym układzie odniesienia będzie sama dynamika będzie właśnie ta sama. Ale opis będzie odmienny. Właśnie fizyka wcale nie prowadzi do relatywizmu w sensie filozoficznym. Bo cały czas zachowana jest właśnie ta jedność dynamiki, czy jedność, jakby nazwijmy to jedność fizyki, jedność po prostu rzeczywistości. Tylko jest ona opisywana w różnych układach odniesienia, za pomocą różnych jakby narzędzi. Ale cały czas mamy do czynienia z jedną rzeczywistością. I to zarówno na poziomie takiej najprostszej fizyki, takiej powiedzmy, takich najprostszych faktów, jak na przykład to, że rzecz dużych rozmiarów, ale widziana z dużej odległości, staje się dla naszego wzroku dużo mniejszą niż rzecz mała, widziana z małej odległości. Tak? To w tym sensie też jest jakby wielkość rzeczą względną, czy tak samo jasność na przykład obiektów świecących na niebie. Gwiazdy, które charakteryzują się jakąś jasnością pozorną, właśnie związaną z obserwowaniem, samą obserwacją, one mogą być faktycznie dużo jaśniejsze, tylko znajdują się dalej. Czyli to jakby to nie jest tylko kwestia jakiejś szczególnej czy ogólnej teorii względności. To jest coś, co jest bardzo mocno
zawarte w ogóle w fizyce, że obserwujemy rzeczywistość, badamy ją z różnych aspektów, ale to, że ją badamy z różnych aspektów, to wcale jeszcze nie oznacza, że tutaj relatywizm w tym momencie ma rację, że to rzeczywiście jakby jest, bo relatywizm będzie właśnie prowadził do przekonania, że jest wiele prawd związanych z jedną rzeczą. Czy po prostu my jakby ustalamy sobie, która jest tą właściwą, ale równie dobrze moglibyśmy jakąś inną ustalić, tak? To taki filozoficzny relatywizm tutaj oczywiście nie ma miejsca, bo my z każdego aspektu obserwujemy jakąś rzecz, ona wydaje się inna. Na przykład właśnie ta dynamika cząstki w różnym układzie odniesienia będzie wydawała się inna, bo opis będzie sam inny, będzie na przykład inna trajektoria tej cząstki, ale to tylko dlatego, żeśmy wybrali taki, a nie inny układ odniesienia i związany z tym układ współrzędnych. Natomiast w momencie, kiedy my dokonamy pewnej transformacji, kiedy my przejdziemy właśnie do innego układu, to się nagle okazuje, że się zaczynają pokrywać ze sobą te dynamiki. Że to jest faktycznie jeden ruch, że jedna rzeczywistość stoi pod tymi wszystkimi opisami, stoi jedna rzeczywistość. I to jest coś, co ma miejsce również w przypadku szczególnej transwzględności, bo tam też mimo tego, że w szczególnej transwzględności oczywiście transformacje Lorentza są dużo bardziej skomplikowane, ale one też pozwalają nam przejść z jednego układu do drugiego i pokazać, że za tymi różnymi opisami stoi jedna rzeczywistość. I to jest samo w sobie dość fascynujące, bo można wiele pokazać, takich są takie specjalne, wymyślone właśnie prawie tam 100 lat temu, takie specjalne przykłady, które pokazują nam trudności, które się pojawiają, kiedy się zgłębia szczególną teorię względności. Paradoks tyczki w stodole na przykład jest takim, który pokazuje jakby pewnego rodzaju, wydaje się taką pozorną niekonsystencję. Wydaje się, że mamy do czynienia z pewną sprzecznością, że właśnie poruszająca się z ogromną taką właśnie relatywistyczną prędkością, z tym się wiąże po prostu pewne skrótce, tak zwane skrócenie Lorentza, że kwestia, czy tyczka zmieści się w stodole, czy się nie zmieści. Jeżeli się próbuje na to pytanie odpowiedzieć z dwóch różnych punktów odniesienia, to wydaje się, że prowadzi do odmiennych wniosków, a przecież tak nie może być, skoro ma być ta jedna prawda związana z jedną rzeczą, jeżeli mamy zaprzeczyć relatywizmowi w sensie filozoficznym. Ale okazuje się, że jeżeli się poprawnie zastosuje transformację Lorentza, to wszystko się zgadza, że tak naprawdę jest nic innego jak właśnie utrzymanie obiektywizmu. Tak nawiasem mówiąc, przeciwieństwem relatywizmu w sensie filozoficznym jest tak zwany absolutyzm. To jest bardzo dobre określenie, bo tak jak w systemie absolutystycznym jeden władca jakby ma rzeczywiście tą absolutną władzę nad wszystkimi, tak, to jest jakby jedna prawda, która jakby zawsze wszystko do tej absolutnej prawdy prowadzi. Wszystkie te aspekty, w których rzecz jest poznawana, zawsze jakoś ostatecznie prowadzą nas do tej jednej prawdy ukrytej w rzeczy. To jest bardzo dobra analogia. A więc szczególna teoria względności nawet nie jest jakąś teorią w sensie właśnie relatywną, w sensie filozoficznym. Nawet ogólna teoria względności, która jest jeszcze dużo trudniejsza, bo jakby jeszcze więcej jest tych rzeczy właśnie względnych, jakiś tak można powiedzieć bardzo skrótowo, ale też są pewne rzeczy właśnie obiektywne. To, co jest najważniejsze, jest zawsze czymś obiektywnym, jest zawsze czymś jednym. Jest jedna prawda związana z jedną rzeczą. Tylko my poznajemy w sposób aspektowy. I to też filozofia realistyczna właśnie przyznaje, że nasze poznanie jest zawsze aspektowe. Że my jako ludzie nie mamy zdolności do poznania rzeczy jakby jednocześnie jakby ze wszystkich tych aspektów. Raz, że w ogóle poznajemy aspektowo, czyli nie poznajemy rzeczy samej w sobie tak po prostu, bo nie mamy takich idei wlanych jak aniołowie, tylko zresztą też ich poznanie jest właśnie takie tylko jakby ograniczone. Tak naprawdę tylko to boskie poznanie jakby nie ma tych ograniczeń związanych z poznawaniem. Jedynie boskie poznanie jest tym poznaniem, to nazywa się komprehensywnym, czyli takim jakby ogarniającym całość prawdy, która w rzeczy jest zawarta. Tylko, że oczywiście Bóg po prostu tą prawdę i tak zna, bo jakby zanim stworzył rzeczy, to i tak oczywiście je zna. Więc właściwie tylko Bóg jest tym, który całą prawdę rzeczywiście posiada, zna, bez jakichkolwiek defektów, bez jakichkolwiek jakichś ograniczeń, słabości i jakby pojmuje jakby w jednym momencie całkowicie, tak? Nie musi rozważać poszczególnych tych aspektów, jakoś tego łączyć później, tylko po prostu widzi to od razu. Natomiast w przypadku aniołów, to przecież to poznanie jest dużo doskonalsze niż ludzkie, też będziemy mówić o tym później więcej. Nawet już się tej komprehensywności
nie przypisuje, jest ono jednak jakoś ograniczone, mówi się o aprehensywności. W przypadku człowieka to jest bardzo, no to jest bardzo wyraźne, ta aprehensywność, ten brak takiej zdolności do ujęcia całej prawdy. Bo my jakby z jednej strony tylko pod pewnymi aspektami widzimy rzecz i nie jesteśmy w stanie nawet z różnych takich praktycznych względów rozpatrywać wszystkich tych możliwych aspektów, w których dana rzecz może być jakoś obserwowana. Bo jakby w każdym aspekcie może się jakiś nowy, właśnie ten aspekt rzeczy ukazać. Jakaś nowa prawda, czy część po prostu prawdy zawartej w rzeczy może być odkrywana przez nas. Tak? Więc te różne aspekty są często no, jakoś tam ważne, coś nowego wnoszą, ale nie jesteśmy w stanie w praktyce tego zrobić. A dwa, że też dochodzimy nawet w jakimś konkretnym aspekcie. Poznawanie w konkretnym aspekcie rzeczy też jest najczęściej no, tylko takim poznawaniem częściowym. Także dochodzimy do części prawdy, nie poznajemy wszystkiego. Też będzie to oczywiste, kiedy będziemy mówili o tym, w jaki sposób człowiek poznaje, w jaki sposób poznaje anioł i jak wygląda poznanie boskie. To będzie taki już bardzo tomistyczny temat. Wtedy zobaczymy, dlaczego tak jest. Ale tak właśnie jest i dlatego ludzkiemu poznaniu nie możemy tym bardziej tej komprehensywności przyznać. Ono jest rzeczywiście aprehensywne. Tak? Ale jednak jest. To poznanie jest czymś realnym, czymś faktycznym. My naprawdę poznajemy i rzeczywiście filozofia realistyczna mówi, że z każdą rzeczą jest związana jedna prawda. Relatywizm mówi, że z jedną rzeczą jest wiele prawd i jakby to człowiek sobie wybiera, a tutaj jest tak, że właśnie jedna prawda jest związana z jedną rzeczą. To jest coś bardzo ważnego. W ogóle to też się wiąże też z takim bardzo tomistycznym, jednym z takich bardziej tomistycznych zagadnień, z kwestią transcendentaliów, czy takich własności, które są jakby ponad wszystkimi kategoriami, które możemy przypisać wszystkim bytom, które są wobec tego jakby zamienne w ogóle z określeniem byt. I prawda też jest takim określeniem, takim właśnie transcendentalium, tak zwane transcendentale relacyjne, które po prostu jest odniesieniem bytu do intelektu. Byt odniesiony do intelektu jest prawdą. Prawda się wiąże, pisze święty Tomasz, formalnie wiąże się z intelektem w pierwszej jakby kolejności. Tak? Pisze święty Tomasz, że gdyby nie było intelektu boskiego, w ogóle nie było żadnych intelektów, ani boskiego, ani ludzkiego, czy tam anielskiego, to też nie byłoby prawdy. Chociaż to oczywiście jest niemożliwe, żeby Boga nie było. Bóg jest bytem koniecznym, też o tym będziemy mówili. Ale jakby prawda jest związana z intelektem formalnie. Ona jakby rzeczywiście, tak Arystoteles będzie ją definiował. Tak? To właśnie w kontekście intelektu. Prawda, tak zwana prawda logiczna. To jeżeli już jesteśmy na tym tutaj obszarze jakby prawdy, tego obrazu rzeczy umieszczonej między dwoma intelektami, to może jakoś właśnie to trochę to skomentuję. Więc tutaj tak naprawdę jakby można mówić o zagadnieniu prawdy w tych trzech jakby obszarach, bo ona jest związana zawsze z intelektem, poznajemy prawdę naszym intelektem, więc to jest tak zwana prawda logiczna. Ona jest zasadniczo w polu zainteresowania logiki, nie metafizyki. Ale jest właśnie prawda metafizyczna, związana z rzeczą, z tą rzeczą, która jest przez nas badana, która na nas jakby ten wpływ wywiera w procesie poznania, która nas mierzy jako obserwatorów, jest tak zwana prawda metafizyczna, ale ona z kolei została w rzeczy zawarta wraz z jej stworzeniem, wraz z jej skonstruowaniem, nadaniem jej bytu przez Boga, który w sobie posiada prawdę ontyczną, tak, dotyczącą właśnie tej rzeczy, zanim ona została zbudowana, stworzona. To jest jakby taki wzorzec rzeczy, to jest prawda ontyczna. Czyli mamy trzy jakby rodzaje prawdy, prawdę ontyczną, prawdę metafizyczną i prawdę logiczną. Prawda metafizyczna jest, zgodnie z nazwą, tą zasadniczą prawdą właśnie dla metafizyki. Tak? Święty Tomasz swoją drogą przesunął akcent, jakby on bardziej jakoś pierwotnie w przypadku Arystotelesa padał właśnie na prawdę logiczną, na pewną cechę intelektu, przesunął właśnie na prawdę metafizyczną. Właśnie przez to, że bardzo silnie związał prawdę z konkretną rzeczą. Też jest ciekawe, że filozofia realistyczna, ona będzie zawsze to podkreślała, że jest tyle prawd, ile jest rzeczy. Tak też święty Tomasz pisze, że chociaż jest oczywiście jedna prawda dla jednej rzeczy, to jednak ponieważ rzeczy jest wiele, to jest wiele prawd. Jest wiele prawd. To jest właśnie ciekawe, że bo mogłoby się wydawać, że tak jakby obiektywizm, tak, że zaprzeczenie relatywizmowi, czyli jakiś absolutyzm wobec tego, tak, że to oznacza, że jest jedna prawda. Ale no właśnie,
jedna prawda dla jednej rzeczy. Bo gdyby była jedna prawda tak w ogóle, to by znaczyło, że mamy do czynienia z monizmem. To by znaczyło, że świat jest jednym bytem i wszystko to, co my, co jest faktycznie odmiennym bytem, jest tylko jakimś przejawem. Żeśmy o tym mówili, o systemach monistycznych. Właśnie w przypadku świętego Tomasza i już też Arystotelesa będziemy mieli do czynienia z pluralizmem. Z pluralizmem, czyli z przyznaniem, że świat nie jest jednym bytem, ale jest jakimś układem uporządkowanych hierarchicznie bytów właśnie różnych i dlatego mamy do czynienia z pluralizmem. U świętego Tomasza to jest bardzo wyraźne. A więc podkreśla święty Tomasz, że jest jedna prawda dla jednej rzeczy, ale że ponieważ rzeczy jest wiele, wobec tego jest wiele prawd na świecie. Jeżeli chodzi w ogóle o sofistów, to tutaj jeszcze interesującą jest rzeczą, bo mówiliśmy o Protagorasie, o tej zasadzie, tak zwana zasada homo mensura, właśnie człowiek jest miarą, człowiek jest właśnie tym, który określa, co jest prawdą. Ale jeszcze jest jeden z sofistów, Gorgiasz, u którego jeszcze jakby na wyższy poziom to wątpienie, czy już nawet nie wątpienie, to już jest taki nihilizm poznawczy. Nihilizm już nie, nawet nie tylko poznawczy, nihilizm w ogóle pełen, taki pełny nihilizm u niego się przejawia. Jest tak zwany trójlemat, czyli takie trzy twierdzenia ze sobą powiązane, które, dzięki któremu też wszedł jakoś do kanonu historii filozofii, które z kolei no, stanowią no, już takie całkowite w ogóle odejście od jakby osiągnięć w ogóle filozofii, jakkolwiek rozumieć tutaj w ogóle filozofię, można powiedzieć. Bo w pierwszym, już w tym pierwszym twierdzeniu twierdzi, że po prostu nic nie istnieje. Że nic nie istnieje. Zaraz to skomentujemy oczywiście, tak żeby nie wolno tego zostawiać tak bez komentarza. Więc pierwszym, nic nie istnieje. Po drugie, w drugim tym twierdzeniu twierdzi, że nawet gdyby istniało, to by się tego nie dało poznać. Czyli pełny sceptycyzm. A w trzecim twierdzi, że nawet gdyby się dało poznać, to nie dałoby się tego innym przekazać. Nie dałoby się tego innym jakoś powiedzieć czy wyjaśnić. Tak? Czyli po pierwsze, nic nie istnieje, nawet gdyby istniało, to by się nie dało poznać, a nawet jakby się dało poznać, to i tak nie dałoby się tego nikomu przekazać. No to jest już jakby, no, nie da się już dalej pójść praktycznie. Tak? Jeżeli już w pierwszym kroku twierdzi, że niczego nie ma, no to już dalej nie ma nic. Ale jest bardzo interesujący sposób, jak on argumentował. To jest jakby dla nas najciekawsze, bo to pokazuje nam właśnie sposób myślenia sofistów i to, w jakim etapie filozofia wtedy się znajdowała. On argumentował w ten sposób, że dlaczego nic nie istnieje? No bo rzeczywistość nie może być sprzeczna. Nie może być sprzeczna. Musi być zasada tożsamości, zasada niesprzeczności zachowana. No ale z drugiej strony przecież rozmaite systemy filozoficzne prowadzą do zupełnie odmiennych wniosków. No, jeden twierdzi, że wszystko jest stałe, drugi twierdzi, że wszystko jest zmienne. Jeden twierdzi, że jest tam wiele elementów, nieskończenie wiele tych jakichś tam arche, drugi mówi, że tylko jeden jest taki i tak dalej, i tak dalej. To, a jeżeli nawet już się zgadzają w jakiejś tam sprawie, to znowu w szczegółach się nie zgadzają i tak naprawdę właściwie no, nie ma żadnego konsensusu. Tak? No, skoro tak, no to w takim razie wniosek wyprowadza z tego taki, że w takim razie po prostu nie ma, bo nie ma świata. Skoro są sprzeczne opinie na jego temat, to w takim razie świata nie ma. Oczywiście tutaj są pewne takie no, manipulacje, słabości, pewne luki w tym procesie myślenia. To można z łatwością zaobserwować i to nawet zdolni uczniowie od razu wychwytują sprzeczności w rozumowaniu Gorgiasza. To jest też takie zadziwiające, że nawet się pytają, czy on tego nie widział. To tego nie wiemy, czy tylko chodziło o pewną sztuczkę taką, bo przecież tym się też lubowali sofiści, tak? Bo tu chodziło o wyrabianie zdolności do takiego manipulowania ludźmi, po prostu przekonywania do swoich opinii, niezależnie od tego, czy one są sensowne, czy nie są. Ale jakby z drugiej strony jest wartościowe to, żeby zobaczyć, jakich argumentów on stara się użyć. Tak? Że właśnie wnioskuje w ten sposób. Skoro te różne systemy filozoficzne prowadzą do różnych wniosków, to w takim razie po prostu no, mamy sprzeczność. No i w takim razie, skoro jest sprzeczność, a sprzeczności nie powinno być, no to po prostu nie ma rzeczywistości. Tak? Potem ten drugie twierdzenie tego trójlematu. Dlaczego tak jest, że nie da się poznać? To jest też niezwykle interesujące. Dlaczego nie da się poznać?
A to dlatego, że on wychodzi od argumentu, który bardzo wskutek rozpowszechnienia poglądów Parmenidesa, bardzo rozpowszechniony, bardzo taki przekonywujący, mianowicie, że istnieje pewna dla Parmenidesa i tych, którzy za nim poszli, pewna tożsamość pomiędzy tym, co jest w intelekcie, pomiędzy myślą i światem rzeczy. Między światem intelektu, światem myśli i światem rzeczy jest pewna równość. Innymi słowy, no bo to wynika z trochę z tego, w jaki sposób Parmenides doszedł do swojego systemu filozoficznego. Tak? Że on jakby rozpoczął, to jest ta droga mędrców, pamiętamy, droga mędrców, droga głupców. Droga głupców, patrzenie na to, co zmysły nam pokazują, patrzenie na to, jak świat się zachowuje, ten zjawiskowy, ale to do niczego nie prowadzi. Droga mędrców, skupienie się na takich pewnych pryncypiach, skupienie się na naszym intelekcie, to prowadzi do odkrycia zasady tożsamości, a jakby dalszą konsekwencją, takim jakby odbiciem, jakby takim lustrzanym, no, taką konsekwencją zasady tożsamości jest zasada niesprzeczności i to jakby już to jest taka, to te zasady, na których nasze myślenie jest oparte. No więc to jest coś wartościowego, tak? Ale to jest przecież odkrywane przez intelekt, więc jakby zachodzi po prostu takie zrównanie intelektu ze światem rzeczy, które nas otaczają. No i tak, z tego właśnie punktu wychodzi Gorgiasz. No więc jest ta jakaś tożsamość pomiędzy światem myśli i światem rzeczy. No ale z drugiej strony przecież nie ma takiej tożsamości, no bo jeżeli ja o czymś pomyślę, to wcale nie staje się to od razu czymś realnym. I teraz znowu pewna rodzaju manipulacja i takie wnioskowanie jakby przy zachowaniu pewnej luki, znaczy jest tutaj pewien taki znaczący błąd, też bardzo łatwo pokazać, no bo wnioskuję, że skoro nie ma tej tożsamości, takiej powiedzmy całkowitej, to w takim razie w ogóle nie ma nic wspólnego. I w takim razie nie ma związku pomiędzy światem rzeczy i światem myśli. Wobec tego my nie jesteśmy w stanie niczego poznać. Czyli jakby z jednej skrajności wpada w drugą. Jeżeli nie ma tożsamości, nie możemy utożsamiać świata myśli i świata bytów, co samo w sobie jest zresztą słuszne, bo właśnie nie możemy i filozofia realistyczna będzie zawsze to podkreślała, że nie możemy tego utożsamiać. Filozofia idealistyczna właśnie w tym sensie jakby Parmenides jest takim ojcem założycielem, bo pod tym względem potem i Platon będzie go naśladował i cały ten nurt filozofii idealistycznej będzie utożsamiał świat myśli i świat bytów, które są poza naszym intelektem, to jest wielkim błędem, ale też błędem jest, gdyby powiedzieć, że w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego. Bo w takim razie to my negujemy oczywiście zdolności poznawcze. On właśnie to zrobił, Gorgiasz, ale no widzimy, że to myślenie jest takie dość wadliwe. No ale takie uzasadnienie podał. I trzecia sprawa, no to dobrze, to załóżmy, że jednak da się coś tam poznać, no ale jednak nie da się tego przekazać. Dlaczego się nie da przekazać? Ano dlatego się nie da przekazać, ponieważ doświadczenia zmysłowe nie są wyrażalne w języku, naszym języku. No, to, że widzę jakiś kolor, no ale jaki to jest odcień? Słyszę jakiś dźwięk, piękną melodię, ale w szczegółach nie jestem w stanie tego opisać. Wielu rzeczy nie jestem w stanie opisać, dlatego nie mogę tego przekazać. No i tutaj oczywiście jakby błąd polega na tym, że znowu jest jakby takie, jakby zauważył pewną słabość ludzkiego intelektu do uchwycenia tego, co możemy poznać zmysłami, ale to nie znaczy, że no właśnie, że to można sobie tak skrajnie jakoś tak interpretować, że skoro nie ma możliwości do opisania w sposób taki całkowicie jakby taki bardzo szczegółowy tego, co widzimy chociażby, to nie znaczy, że w ogóle nie jesteśmy w stanie tego komuś przekazać. Że nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś w sposób taki perfekcyjny, to nie znaczy, że w ogóle nie jesteśmy w stanie. To jest oczywiste, tak? Zresztą współczesne nauki na przykład wiem, że jakieś językoznawstwo takie teoretyczne to też podejmowało właśnie tego rodzaju myślenie, czy dochodziło do tego samego, tak? Że no właśnie nie jesteśmy w stanie wyrażać językiem tego wszystkiego, co możemy pomyśleć, czy co możemy zobaczyć i w takim razie to nie rozumiemy się dobrze, bo jeden jeszcze sobie inne w jakiś tam sposób pojęcie wytworzy, a drugi w jakiś inny, bo też i Gorgiasz o tym pisze. To nie tylko jest kwestia tego, że nie mogę nazwać koloru, ale ja na przykład ja sobie wytwarzam definicję niebieskiego, ktoś inny ma inną definicję niebieskiego.
po prostu w szczegółach się różnimy. No i teraz albo ja mam już jedną inną definicję właśnie jakiejś tam pięknej melodii czy czegoś, a ma inną, no i teraz nie jesteśmy w stanie niby się porozumieć. Mamy różne. I oczywiście w szczegółach one są różne, ale jakby co do zasady jednak coś będą miały wspólnego. I to znowu to się odnosi, to będzie dobrze widoczne, kiedy będziemy poznawać specyfikę ludzkiego poznania. W jaki sposób człowiek poznaje. I zobaczymy, że w odróżnieniu od aniołów my rzeczywiście wielu takich szczegółowych rzeczy nie możemy poznać, nie tylko przekazać, a nawet wielu rzeczy nie mamy. Nasze pojęcia po prostu nie mają dostępu, nie dają nam dostępu do rzeczy tych konkretnych, istniejących, tylko są czymś właśnie abstrakcyjnym, czymś ogólnym. Nasze pojęcia są bardzo ogólne, nie dają dostępu do tego, co konkretne. I też tych pojęć nie możemy przekazać jakimś innym ludziom właśnie w taki sposób, które by ten kontakt z konkretnie istniejącymi rzeczami zapewniał. Nasze pojęcia są właśnie abstrakcyjne i możemy je przekazywać też w taki sposób właśnie niedoskonały. Dlatego tutaj znowu mamy do czynienia z pewnego rodzaju manipulacją, ale to pokazuje dobrze, jakby w jakim rozdrożu się znalazła filozofia właśnie wtedy, w tym piątym, czwartym wieku przed Chrystusem. To jest też taki dobry moment, żeby jakby sobie uświadomić, myślę, że to drodzy wierni, to drodzy moi tutaj to wiecie dobrze, że tak jest właściwie z każdym kryzysem, że kryzys jest pewnego rodzaju też okazją do tego, żeby nastąpił powtórny jakby rozwój, czy jakiś zintensyfikowany rozwój, że z jednej strony kryzys jest wielkim złem, ale z drugiej strony daje okazję do tego, że pewne procesy takie ozdrowieńcze się po prostu zaktywizowały, żeby zaczęły działać. I tak też było w filozofii. Ten kryzys sofistyczny został oczywiście pokonany. Inaczej oczywiście nie mielibyśmy do czynienia z Arystotelesem, z Platonem, z Sokratesem, bo to jest ta trójka, która tutaj się wiąże jakoś tak szczególnie. Także ten kryzys przeminął i w taki też sposób, czy podobny sposób, niewątpliwie, nie wiadomo, czy my tego doczekamy, ale kryzys w Kościele, który też trochę wiąże się, zauważmy, trochę z podobnym, nawet na podobnym tle on właściwie powstał, bo powstał przez to, że filozofia idealistyczna przeniknęła do teologii katolickiej, a filozofia idealistyczna jest czymś trochę takim, jak to są głosili sofiści w tym właśnie względzie, to znaczy nie jest czymś innym, ale też właśnie twierdzi, że prawda jest albo niepoznawalna, albo jest czymś, co jest ustalane przez człowieka, który nie może poza granice swojego intelektu wyjść i że wobec tego różnica między różnymi wyznaniami, między różnymi systemami religijnymi są czymś zupełnie nieistotnym, ponieważ to wszystko jest tylko kwestia pewnych konwencji. Te konwencje możemy sobie wybierać na różne sposoby i dlatego nie powinniśmy się przywiązywać do jakiejś swojej odrębności. Tak? To jest dokładnie to. To jest właśnie ta podstawa. To też musi zostać przezwyciężone. Tutaj jakby jeszcze wróćmy na chwilę do tego, no to obiecałem, że jeszcze powiem o te subtelności związane właśnie z pomiarem, bo oczywiście zasadniczo, jeżeli się coś mierzy, jeżeli się coś obserwuje, to ta rzecz obserwowana jakby mierzy nasz intelekt. No tak to właśnie jest, tak święty Tomasz naucza. Tylko że w przypadku, kiedy ten układ, który mierzymy, ten byt, który mierzymy, układ ciał fizycznych, które mierzymy, są czymś bardzo małym, drobnym, czymś bardzo delikatnym, to nawet nie trzeba tutaj szukać mechaniki kwantowej. To wystarczy na taki bardzo banalny przykład. Ktoś, kto jest niewidomym i próbuje zbadać dotykiem mimozę, czyli roślinę, która reaguje na dotyk. Tak? No i jakby sam dotyk tego badającego, nawet jeżeli by tylko muskał te listki, już spowoduje, że ta roślina jakby przybierze inny kształt, że już nie będzie badał, ten człowiek nie będzie badał mimozy taka, jak ona jest normalnie, tylko w tym stanie, w którym jest po prostu jakoś dotykana, czyli ona jest wtedy inna. I to samo, kiedy na przykład się wejdzie do kuchni, w której szaleją jakieś tam hordy jakichś karaluchów i zapali się światło, żeby sobie dobrze się przyjrzeć tym karaluchom i policzyć je. I zobaczyć, jak one biegają. One się wtedy zaczynają inaczej zachowywać, ponieważ zmienia się zupełnie sytuacja, w której są obserwowane. I dokładnie to samo ma miejsce w fizyce kwantowej właśnie, w fizyce cząstek elementarnych. Kiedy bada się jakieś układy, to zawsze to badanie jest jakimś wpływaniem na ten układ badany i to w taki sposób, że ten układ się rzeczy faktycznie zachowuje inaczej. I można z różną intensywnością wpływać na ten układ. I to oczywiście z jednej strony na przykład ta zwiększa intensywność. Znaczy większa intensywność to w praktyce na przykład jest oświetlanie wiązką fotonów, jakichś tam powiedzmy elektronów poruszających się tam w jakiejś przestrzeni.
No to jeżeli zwiększymy intensywność fotonów, no to wtedy z jednej strony będziemy mogli dokładniej poznać w tym przypadku położenie tych cząstek, ale mniej dokładnie będziemy poznawać ich pęd, ponieważ w procesie oddziaływania między elektronem i fotonem elektrony będą obdarowywane dodatkową energią, dodatkowym pędem i w ten sposób będą się zachowywały już inaczej. Ich dynamika nie zostanie tak dokładnie poznana, chociaż właśnie się staramy to robić. A jeżeli będziemy zmniejszać natężenie światła, więc tym samym wpływ na ten układ, który badamy, tym samym, no z jednej strony nie będziemy go tak mocno zaburzać, ale z drugiej strony, ponieważ nasze to badanie wtedy jest to mniej intensywne, no to też pod innym względem mniej dokładnie badamy. W tym przypadku lepiej możemy określić pęd, ale mniej dokładnie możemy określić położenie cząstek. Tym samym, więc nie jesteśmy w stanie właśnie poznać całkowicie, to też nam pokazuje, właśnie to nie jest żaden też znowu jakiś tam relatywizm, tylko nam to pokazuje, że my poznajemy prawdę w sposób aprehensywny. Że poznajemy prawdę w sposób taki niepełny. Fizyka i to tak samo będzie i ogólna teoria względności też pewne takie zawiera takie aspekty, gdzie to jest widoczne, bardzo charakterystyczne i to też i przecież i w innych, i w matematyce też można analogiczne podać przykłady, gdzie człowiek jest zdolny do poznania prawdy, tak? ale w sposób taki niedoskonały. W sposób niedoskonały, w sposób właśnie aprehensywny. Są pewne obszary rzeczywistości, które się wymykają naszym badaniom. Nie jesteśmy w stanie jakby dotrzeć do tych obszarów, ale to wcale nie znaczy, że ta prawda nie jest zawarta w rzeczy i że nie możemy jej poznać. I ona tam rzeczywiście jest zawarta, tylko właśnie z różnych aspektów poznajemy. Tak? Jeżeli my tutaj właśnie w tym układ ten traktujemy w różny sposób, to nie znaczy, że jakby my określamy prawdę, tylko my po prostu z różnych aspektów tą prawdę widzimy i dlatego ona jest właśnie jakby wydaje się różna, ale tylko ze względu na te aspekty, bo też pamiętajmy, że po prostu to się wszystko też można w języku zasady niesprzeczności opisać, że jakby jeżeli jest jedna rzecz i wiąże się z jedną prawdą, no to ta rzecz nie może być sobie sprzeczna, no ale zadanie sprzeczności przecież mówi, że coś nie może być i nie być jednocześnie, ale właśnie pod tym samym względem, a pod różnymi względami może być różne. No i to jest właśnie to. My poznajemy świat właśnie aspektowo, więc w jakimś aspekcie, w jakimś innym aspekcie ta rzecz będzie zaraz inna. Dlatego jeżeli zmieniamy warunki eksperymentu, to tym samym też to wcale nie oznacza, i dostajemy im trochę inne wyniki, to wcale oczywiście nie znaczy, że to jakoś potwierdza relatywizm w sensie tym filozoficznym. Tak? To cały czas nas prowadzi do wizji jakiejś jednej konkretnej rzeczywistości, do jednej konkretnej prawdy, która jest w rzeczywistości, tylko my tej prawdy nie możemy poznać w sposób doskonały, w sposób absolutny. To jest właśnie domena samego Boga. Tak? I to się znowu taki pokazuje nam to, co się w wielu jeszcze innych obszarach będzie jakoś uwidaczniało. Człowiek w ogóle ma taką tendencję, żeby iść po skrajnościach. Jeżeli nie znajdzie, idąc w jedną skrajność, nie osiągnie, to wtedy zamiast gdzieś zatrzymać się po środku, będzie szedł w drugą stronę. Tak? Jeżeli to tak trochę też wynika z takiego braku zharmonizowania wskutek słabości po grzechu pierworodnym. A jeżeli właśnie albo uznajemy, że jesteśmy bogami, tak? To jest grzech pychy, albo potem, że w ogóle do niczego się nie nadaje, nawet nie zasługuje na to, żeby Pan Bóg mi odpuścił grzech. Tak? I to grzech Judasza. Najpierw tutaj poważył się na coś takiego, tak? A z drugiej strony, kiedy już po tym grzechu już tak nie ma dla mnie miłosierdzia i wpadnięcie w rozpacz. No to jest właśnie takie pójście po skrajnościach. A tutaj oczywiście chodzi o to, żeby się trzymać tego środka i rzeczywistość nas cały czas naprowadza na to, że mamy się trzymać środka, że to jest ten właśnie złoty środek, który jest szczytem. Że to, że nie jesteśmy w stanie właśnie całej prawdy poznać, to nie znaczy, że w ogóle nie możemy prawdy poznać. Tak? Tylko znaczy po prostu, że nasze możliwości są w tym przypadku jakoś ograniczone. Tak to mniej więcej wygląda, więc jakby i też tutaj właśnie ta zasada, że to układ pomiarowy, znaczy ten układ, nawet jeżeli my na niego jakoś wpływamy, kiedy jakoś próbujemy go zmierzyć, to też znowu nie oznacza, że my sobie tą prawdę jakoś ustalamy w sensie takiego relatywizmu filozoficznego, że jest wiele praw i my wybieramy którąś, tylko my wtedy zmieniamy aspekt, w którym widzimy rzeczywistość. Tak? Żeby to też było jasne, że to też nie potwierdza wcale tego relatywizmu, tej zasady homo menzura, że człowiek jest miarą, że w sytuacji takiej mechanice kwantowej, że możemy w różnych warunkach ustawić układ i on się różnie zachowuje i tak dalej, to wcale oczywiście nie oznacza, że mam tutaj do czynienia z relatywizmem filozoficznym. Tak samo na przykład to, że jest takie w fizyce kwantowej,
takie zjawisko redukcji amplitudy funkcji falowej w momencie, kiedy w ogóle wszystkie te zjawiska kwantowe, one się charakteryzują tym, że tam determinizm jest tylko na poziomie funkcji falowej, a nie na poziomie jakby konkretnych pomiarów. To znaczy, że możemy w tej samej sytuacji mierzyć układ i on się zachowuje raz tak i to też nie znaczy, że my jakby sobie tak jakoś, no, że te różne pomiary my jakby określamy prawdę, w sensie my jakby już otworzymy w jakiś tam sposób, nasz przyrząd badawczy je utworzy, tylko że taka jest rzeczywistość na tym najniższym poziomie, ale ona jest co do jakby samej funkcji falowej jest ściśle zdeterminowana. Sama funkcja falowa jest ściśle zdeterminowana. Fizyka jakby w niej się znajduje. Także jakby to pokazuje nam, że tutaj raczej chodzi o to, że znowu no nie jesteśmy w stanie poznać po prostu pewnego aspektu rzeczywistości. I to znowu też jest ciekawą rzeczą, że właśnie ta filozofia tych starożytnych, tych wielkich mistrzów, którzy przezwyciężyli kryzys sofistyczny, Platona i Arystotelesa, bo przecież ona, bo tak, z jednej strony będziemy o tym mówić, ale Platon będzie mówił, że świat zmysłów jest jakoś tam pozorny, a Arystoteles z kolei, no jest tam jakby większa taka, powiedzmy, większe zaufanie do zmysłów zdecydowanie, ale przecież materia jest u Arystotelesa, w sensie metafizycznym, materia jest takim elementem właśnie jakby niepoznawalnym, takim no właśnie no, po prostu niepoznawalnym, elementem takim, który no, zawsze musi być jakoś uformowany, żeby go poznać, ale jest elementem takim jakby wprowadzającym pewien taki, no właśnie nie to jakiś jakby tam bezład czy coś, tylko jest jakaś niepoznawalność tam związana. Jakby, jeżeli my wnikamy w coraz te niższe warstwy rzeczywistości, no to jakby doświadczamy właśnie tego, można tak powiedzieć, że właśnie no, mamy do czynienia z właściwościami materii, która jest niepoznawalna sama w sobie i pewne formy oczywiście zawsze tam są, dlatego zawsze tutaj jakiś rodzaj racjonalności napotykamy na niego, tak? Ale też widzimy swoje ograniczenia poznawcze, one jakby wynikają nie tylko z wobec tego nie tylko z naszych tych słabości, ale także jakby to jest słabość samej materii. To jest jakby jeszcze dodatkowa przyczyna, dla której na przykład mechanika kwantowa jest tak z strony filozoficznej tak skomplikowana. To nie tylko jest kwestia naszych słabości poznawczych na takim poziomie metafizycznym czy na poziomie tych takich technikaliów, ale też jest to kwestia no właśnie jakby niepoznawalności samej materii, która powoduje, że nasze poznanie jest takie słabe. Tak? Im bardziej coś jest w większym stopniu formą, czyli jest właśnie bardziej ujmowalne intelektem, no tym też mniej materialne, tym jakby nasze poznanie będzie właściwie pewniejsze. Także to jest, można być bardzo zgodne z filozofią Arystotelesa, chociaż tutaj jakby różnie się to tam, raczej się o tym dzisiaj za dużo nie mówi, bo mało jest ludzi, którzy się znają na Arystotelesie i na mechanice kwantowej. Jest naprawdę niewielu, ale ci, którzy są, to jakby pokazują, że to wszystko jest ze sobą bardzo zgodne. Też o tym będziemy mówili, kiedy przyjdzie pora na Arystotelesa. Także jeżeli chodzi o ten kryzys sofistów, to mniej więcej tak wygląda. Myślę, że tyle wystarczy na ten temat. Czy jakieś pytania teraz może? Ja mam jedno pytanie, jeśli chodzi o Gordiasza. Mm-hmm. On jest reprezentantem właśnie sofistów, mm-hmm. więc powiedzieliśmy sobie, że sofiści to są przede wszystkim relatywiści, a on tutaj, jako że jest nihilistą, to bardziej mam wrażenie, przynajmniej takie, jeśli chodzi o właśnie takie wrażenie pierwsze, że to bardziej tak absolutyzm, tylko że nieistnienia tutaj prezentuje, jakby musiąc przybliżyć to. Znaczy, to jest tak, że można powiedzieć, że tak, to jest raczej, ten nihilizm jest niczym innym jak takim relatywizmem doprowadzonym do skrajności. Relatywizm mówi, że no, po prostu no, wszystko, sprawa prawdy jest kwestią no, tego samego tego poznającego, tak? Czyli jest subiektywną, czyli jest właśnie wiele prawd w rzeczy i ja sobie mogę wybrać tą, którą chcę. No a to jakby oznacza, że mój intelekt jest czymś słabym. Natomiast on tutaj pokazuje, że on w ogóle jest do niczego. Nie? Ale także, zresztą inna sprawa jest taka, że jakby w ramach tego trójlematu tam jest w ogóle, tam one są sprzeczne ze sobą tak naprawdę te twierdzenia. To jest aż tak rażące tak naprawdę. Nie? Więc jakby druga sprawa jest taka, na ile on poważnie traktował to w ogóle wszystko. Nie?
Natomiast niewątpliwie, na przykład w tym trzecim twierdzeniu, bo tam im mocniejsze twierdzenie, tym jest bardziej absurdalne, czy pierwsze i drugie są mocniejsze, trzecie jest najsłabsze, ale ono też, ono jest właśnie takie dość, powiedzmy, jeżeli chodzi o relatywizm, dość mocne, bo mówi, że no dobra, no dajmy na to, coś jesteśmy w stanie poznać, ale nie jesteśmy w stanie tego przekazać, a skoro inny ktoś ma wiedzę dlatego, że ktoś mu przekazał, to ten drugi nie może temu przekazać, my nie możemy się dogadać, więc w praktyce to jakby te prawdy każdy ma swoje jakieś tam w głowie, tak? I także jednak to jakoś z relatywizmem jest mocno związane, to jest raczej tak przedstawiane i raczej słusznie, że to jest jakby doprowadzenie do skrajności. Natomiast rzeczywiście, no jeżeli się to doprowadzi do skrajności, to wtedy jest czymś tak absurdalnym, że można by... Z tym, że absolutyzm właśnie, on... znaczy na pewno to nie jest absolutyzmem, dlatego że absolutyzm mówi, że jest jedna rzecz, jedna prawda. A skoro tak, to w takim razie no, nie może być żadnych sprzeczności w rzeczy, a tutaj te sprzeczności są, tak? Bo jeżeli tak właśnie jest, to absolutyzm będzie się wobec tego bardzo mocno wiązał z zasadą tożsamości, z zasadą niesprzeczności. Tutaj natomiast no, mamy jakby zaprzeczenie, on sam sobie przeczy tak naprawdę, tak? Goligasz sam sobie przeczy. No to jak to w takim razie, to nawet tak jest, spotkałem się z takimi opiniami, no, że jak można twierdzić, że czegoś nie ma, jeżeli on sam jakby no, jest i coś tam twierdzi, no to jak może twierdzić, że nie ma niczego? Ave Maris Stella, Dei Mater Alma.